Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gelek i zapraszam was na kontynuację w grze Resident Evil Village. Jesteśmy w zamku, w pokoju pierwszym po lewej stronie. Także, no, idziemy zwiedzać zamek, jak to się mówi. Mamy tutaj pistolet, mamy strzelbę, no i mamy minę, którą możemy podłożyć. Ja sobie zmienię na razie na pistolet. Dzięki dodatkom DLC mamy nieskończoną ilość amunicji, przez co możemy zebraną amunicję lub wytworzoną sprzedać handlarzowi. Stąd żeśmy przyszli. Jeszcze sobie na chwilę wejdźmy w menu, znaczy w menu, w mapę. Czyli mamy tutaj w zasadzie większość drzwi, widzę, nieotworzonych. Tu było na górze zamknięte. Próbujemy tutaj. Tu też jest zamknięte. Co możemy zrobić? Tutaj mi troszeczkę mało jest miejsca, słuchajcie, na biurku. Ale jakoś może damy sobie radę. Tu jakieś posągi. Opisów przy nich brak. Ale tu jest jakiś opis przy tych drzwiach. Zobaczmy, co tu jest. Zbadaj. Coś to za muchy. Owszem? A to mamy towarzystwo. Mother, I bring you fresh prey. You are so kind to me, daughters. Now, let's take a look at him. Well, well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Yes, Mother. Yes, Mother. Starting to go a little stale. Then let's devour his man flesh quickly, Mother. But I am the one who captured him. Now, now, daughters. First, I must inform Mother Miranda. But later, well, there will be enough for everyone. Budema. Hey, wait. Let me down. Oh, be careful what you wish for, Ethan Winters. Wait, what are you doing? Czyli jesteśmy w tym samym miejscu mniej więcej, jak byliśmy chyba w demonstracyjnej wersji. No dobrze, próbujemy uwolnić się. Tam chyba było właśnie od tego momentu, o ile dobrze pamiętam. No masakra, patrzcie tylko. Patrzcie tylko na to. Ale mamy lekarstwo. Magiczne lekarstwo. Czyli co, udało się, tak? No dobrze, skoro się udało, to zobaczmy, co możemy
To możemy podnieść, tak? Fajnie. Zobaczmy, czy tu coś jeszcze jest. Nie ma tu już nic. No cóż, no to w takim razie wychodzimy. Tu możemy spróbować coś wyjąć. Mamy wytrych jeden. I w schowku mamy amunicję do strzelby. I tak tej amunicji nie będziemy wykorzystywać, więc będziemy mogli ją sprzedać do handlarza, zamknięty od drugiej strony. Tutaj jeszcze coś jest? Nie ma. Wszystko wyczyszczone. Wyjście jest tędy. Tutaj. O! Tak się jakoś spróbować przeczołgać. Szczury. Jeżeli ktoś nie lubi, no to... Zardzewiały złom podnosimy. Zobaczmy, czy coś tu jeszcze... Jakieś ciekawe rzeczy są, ale chyba nie ma. No dobra, idziemy dalej. Tu mamy... pierścień z rdzawo-czerwonym oczkiem. To jest magiczne przejście. Dobra, spróbujmy się przecisnąć jakoś. W jakiś pewien sposób. O. Tu się zamknęło nam to. I stąd już się nie przedostaniemy w tamtą stronę. No dobrze, skoro mamy wazę, to możemy ją rozwalić. Nie ma w środku nic. Tu talerz, nie wiem po co ja to robię, ale próbuję, czy coś gdzieś nie jest przypadkiem ukryte. Tu jest coś, otwieramy. Chemikalia, pięknie. Tu też coś mamy. Fragment kryształu. Bardzo dobrze. A, czyli jesteśmy przy tych drzwiach, których nie mogliśmy otworzyć. Pojawiły się kolumny jakieś. Zbadajmy. Wybierz przedmiot do użycia. Ale nie, to chyba nie o to chodzi. Anioł gniewu patrzy w dół we wściekłości z wysoka. Anioł szczęśliwego oblicza patrzy na będące przy niej słowa mądrości. A tu anioł przyjemności podziwia sztukę trzymaną najlepiej za pozłacanymi drzwiami. I anioł smutku szlocha samotnie w głębokim, ponurym miejscu. Natomiast wejdźmy sobie jeszcze tutaj. Ten pierścień z rdzawo-czerwonym oczkiem. Obejrzyjmy sobie. Zbadajmy. Krwisto-czerwony klejon w kształcie złowrogiego oka. I to jest jako przedmiot kluczowy tutaj u góry mamy. Skarby. Fragment kryształu, karmazynowe szkło. Był cały pierścień, nie mamy teraz tylko samo oczko. No trochę słabo. Gdzie zresztą, co się z resztą pierścienia stało? Nie wiemy. O! We meet again. Duke, why are you here? Where there's coin to be made. And have you found your daughter? No. If she is truly here, the lady of the castle would have kept little Rose in her private chambers, would she not? Domitresk? The very same. Why don't you take a look? Maybe you'll get lucky. And speaking of looking, care to make a purchase? Znajdź komnatę Dimitrescu. No ale najpierw otworzymy może nie tyle sklep, co swój zasobnik. I zobaczmy, co możemy tu wytworzyć, jeśli chodzi o... Niestety, apteczki nie możemy wytworzyć. Nabojów nie możemy wytworzyć. Ale możemy coś za to sprzedać. Dobrze. Otwórzmy
sklep i sprzedajmy na początek fragment kryształu. Mamy w posiadaniu dwa fragmenty. Sprzedajmy te dwa fragmenty. I karmazynowe szkło. Jest to czerwony kliszyk do wina Dymitrescu. Cenne. I to też jest cenne. Reszty sprzedawać nie będziemy. Bo... Aha, amunicję jeszcze możemy sprzedać. Oczywiście, że tak. Amunicję sprzedajemy sobie. Tą i tą też sprzedamy. Czyli tutaj... Tyle. Dobrze. Potwierdzamy. I sprzedajemy. Dobra cena też. I've procured some new items for you, Mr. Winters. Sobie wejdziemy jeszcze tutaj, słuchajcie. I zobaczymy siła ognia właśnie. Tu jest 8 tysięcy, mamy 15 tysięcy, także nam wystarczy. Poproszę ulepszyć. Okej. O, już ulepszył. No to szybko. Tu mamy przeładowanie 4000 i pojemność magazynka 6000. A zobaczmy jeszcze tutaj, co możemy zrobić. Przeładowanie 2500, pojemność magazynka 4000. Siłę ognia nie zwiększymy, szybkostrzelności nie zwiększymy. Czekajcie, siłę ognia mamy w tej chwili 110, a tego mamy 640. Wiecie co? Zastanawiam się, co kupić. Czy siłę ognia, znaczy przeładowanie, czy pojemność magazynka. Weźmy to przeładowanie za 4000. Ale wtedy... Dobrze, weźmy tu przeładowanie i tam za... Tak zrobimy. Tutaj przeładowanie weźmiemy, ulepszenie broni. Cieszę się. I tutaj wejdziemy i zrobimy właśnie przeładowanie. Zatwierdźmy to. Przeładowanie. Poproszę. What? Ah, it's fine. All finished. Dziękuję. Czyli mamy już troszeczkę tutaj. A jakie towary pozyskałeś właśnie? To, co miga, to jest chyba pozyskane na nowo. Aha, czyli ten krótkolufowy karabin szturmowy. Pistolet samopowtarzalny średnich rozmiarów. To może to sobie weźmy, słuchajcie. Nie wiem, czy kupić to. Czekajcie. Mamy 1345. Siła ognia 1400. Ręczna armata PZ. Unikatowa broń. Tutaj mamy znowuż pistolet rakietowy. Nie wiem. Tu jest 10. No nic. Na razie wiecie co? Na razie może nic nie będziemy kupować, bo w tych zasobach jest tutaj coś, co mnie bardzo interesuje. To jest ten SSR, teczka. Zwiększa ilość dodatkowy bagaż, zwiększa ilość miejsca w ekwipunku. I to by mnie interesowało. No właśnie, nie mamy pieniędzy na to. Mamy 1345, to kosztuje 10 tysięcy. Więc dobra, na razie sobie to odpuścimy. Okej. I słuchajcie, skoro więcej nic tu już nie możemy zdziałać, więc idziemy dalej. Zobaczmy, czy to wszystko jest przeładowane. Przeładowane. No to może zacznijmy eksplorację od tej części. No bo tutaj widzę, jeszcze jest na czerwono. Czyli coś tutaj mamy jeszcze do pozyskania, do zebrania. Nie wiem co, ale zaraz się dowiemy. O, tu jest coś, dobra. Otwieramy. Proszę bardzo, proch strzelniczy. Ja nie będę tej szuflady celowo zamykał z uwagi na to, żeby no, mieć po prostu jakieś oznaczenie, że tu byliśmy. Aha, czyli tu jesteśmy z powrotem w tym samym miejscu, gdzie byliśmy poprzednio. No to super. I tutaj skąd żeśmy się
Wydostali. Dobrze, dobrze. Rozumiem, już gdzie jesteśmy. I tu powinno już być czysto. Jest czysto, fajnie. No to wracamy. Tą samą drogą, co przeszliśmy, bo tu już jest zeksplorowane wszystko. Czy tędy możemy? Zamajska, nie mów, ślepe spojrzenie, tylko to przyniesie twoje wybawienie. Rymowanka. O, tu mi się drzwi otworzyły, patrzcie. Jaki przepiękny żyrandol. A tu jakieś złowrogie słyszę te... Więc może nóż weźmy? Też nie, może pistolet będzie w tym przypadku. O, słyszycie jakiś warkot. Mamy amunicję, fajnie. Tu otwórzmy. Czyli to jest to przejście z głównego tego, dobra. Kurczę, jak się fajnie mieni, patrzcie to. Rusza się nawet ten żyrandol. Zobaczmy, czy to... Nie, tu coś jeszcze jest do wzięcia. Nie ma nic? Oszustwo. Ale tu coś jest. Filiżanka. W środku chyba zaschnięta krew. Nie możemy tego wziąć. Nie, możemy tylko zbadać. Szkoda. O, tu mamy... I amunicję do pistoletu. Dobra, zobaczmy, czy to wszystko. Wszystko. Fajnie. Skoro żeśmy, słuchajcie, to pozyskali, co żeśmy pozyskali, to ja pójdę jeszcze... Poczekajcie, a co tutaj jest? Nie, tego się nie da nic z tym zrobić. To ja pójdę jeszcze... O, tu mamy fajne rzeczy, które... Ale tu chyba nic nie będzie. Bo to nie jest ten kształt. Nie. To nie jest ten kształt. Ja jeszcze zejdę do handlarza i sprzedamy to, co możemy sprzedać. Spróbujmy, czy coś możemy jeszcze tu wytworzyć. Apteczkę możemy? Nie możemy. Amunicję możemy. To oko nie wiem do czego. Na razie zostawmy. Skarbów nie mamy. No dobra, no to w takim razie możemy tylko mu sprzedać. Możemy mu, słuchajcie, sprzedać amunicję. Ale i tak nam się na niewiele to zda. To jest inna amunicja do pistoletu. 390 lei. No dobra, potwierdzamy. No a dlaczego nie? Jeżeli jest tylko tym... Wiem, ale na razie mnie na żadne modyfikacje chyba nie stać. To 4000, a to 6000. No niestety właśnie. Także na razie nas na nic nie stać. No, też tak myślę. Wiecie co, jeżeli już jesteśmy tutaj, to ja może zapiszę grę, gdyby w razie coś nam się nie powiodło. I już do was za chwilę wracam. I jesteśmy już z powrotem po zapisie. Dobra, idziemy sobie w górę. Zobaczmy, co się kryje tutaj na wprost. A, poszliśmy. Zamknięte, no dobra. Skoro zamknięte, to idziemy schodami w górę. Tu mi się podoba ten żyrandol, patrzcie jaki fajny. Stąd bliżej go widać i na każdym tym pali się świeczka. Stąd tyle światła i kryształy, które to rozpraszają. Pięknie to wygląda. Zacznijmy od tych drzwi może. O? Coś tu jest? Chemikalia. Mamy coś zbadać. Jeżeli ktoś chce, niech sobie przeczyta na stopklatce. Chyba nic nie możemy użyć. Nie może na tego użyć. To jest jakaś podstawka na coś. Dobra.
Chyba na wino. Bo tak wygląda, jakby pod butelkę to było. Ale tu nic nie możemy zrobić chyba. Zobaczmy, czy... A, tu coś jest jeszcze. Tu jeszcze coś jest, tylko gdzie? No tutaj nic nie zrobimy. Patrzę na górę, bo czasami gdzieś u góry kryształy mogą się znajdować. Hałas? No tu nic nie ma. To jest zbroja. Może tu się coś da? O, da się coś odsunąć, ale tu nic nie ma. Tu jest chyba to oko, trzeba wstawić, patrzcie. Bo jedno oko ma, drugie nie ma. Ale jeszcze zanim wstawimy oko, to zobaczmy, co tu się kryje. Amunicja do pistoletu, fajnie. To wstawiamy to oko. I co nam to dało? Ojejku. Ojej. Co to się dzieje? I haven't cut open a man in a while. Let me string the slice your jugular. Ej, ona próbuje nas zaatakować. Musimy uciekać szybko, słuchajcie. Uciekliśmy. No dobra, wracamy. Wracamy tutaj. Ojejku, znowuż coś? Nie no. Nie możemy tego tutaj użyć. Dobra, lecimy dalej. Znowuż tutaj coś się dzieje. Oj nie. Ojej. Dobra. Tędy? Wiemy? Udało się, uff. Dobra. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Coś mamy, dobra, bierzemy. Tu jest opis jakiejś osoby, która dołączyła do służby zamkowej. Nie możemy tu nic wziąć. O, jakaś muzyczka fajna. Ale tu coś jest do wzięcia, patrzcie. Gdzieś, nie wiem gdzie. Nie wiem co. Ale gdzieś coś słychać. Słychać, widać, że gdzieś coś możemy jeszcze tutaj pozyskać. No to jest to, co żeśmy czytali. Tu nic nie widzę. Natomiast ewidentnie gra nam mówi, że tu coś się kryje. O, jest. No. O, tu jest jakieś przejście. Patrzcie, chyba tam jest ta Dimitrescu. No,
Na szczęście sobie idzie. Przeładujmy. Weźmy amunicję. Tu gramofon, ale nie ma żadnej interakcji z nim. W ogóle zobaczmy. Tu coś jest jeszcze. Niestety w tej grze nie można skakać, a jak próbuję skakać, to on po prostu jest pod spacją. Obrona taka. Tak jak widzicie. I nic więcej tutaj nie możemy przeskoczyć. Po prostu jeżeli jest jakaś przeszkoda, no to on sam przez tą przeszkodę przeskoczy. A jeżeli nie ma, no to nie ma. O, widzicie? Jak dobrze patrzeć w górę? Fragment kryształu. Podnosimy oczywiście. O, i tutaj już nic nie ma. Dobra, schodzimy niżej. Tu natomiast jest. I nawet widzę, co? Nic. Oj, coś skrzypi. Zaufaj światłu? Zaufaj światłu. A wiem już, o co chodzi. Zaufałem światłu i dobrze się to skończyło. Obraz się rozsunął, że tu jest ciemno. Oj. Nic nie widzę. O, teraz widzę. Czyli jesteśmy w jakichś lochach. Tu jest kibelek. Tu krwią coś na ścianie. No, masakrycznie to wygląda, o. Pokryty zaschniętą krwią. No. Patrzcie, jaki sprzęt do tortur. Aha, czyli tutaj nic nie ma. Możemy iść spokojnie dalej. A czekajcie, bo kierunki pomyliłem. Wracam. Coś nam się otworzyło. Coś będzie pewnie. Ojejku. I tutaj już coś jest. Jakiś taki boks, jak gdyby. O, patrzcie. Kandydaci i odrzuceni. Ciekawa sprawa. Tu jakieś leki, strzykawki. Tu nie możemy zajrzeć, niestety, za tą kotarę. No dobra, idźmy tutaj. Śmista. Aha, czyli tędy żeśmy sobie przeszli za tą część. Tu jeszcze zajrzyjmy. O, coś widzimy. Tu jakieś historie choroby poszczególnych pacjentów. Nic nie ma.
Tu byliśmy. O, mam. Mamy. Coś tu słyszałem chyba. Nie wiem co, ale coś było słychać. Słyszycie to? O, tu coś mamy. Zardzewiały złom, okej. Zajrzyjmy tutaj. Tu też złom mamy. Metalowy złom. Czyli lepszy pewnie. Pod jakimś tam kątem. Patrzmy jak to... A, tu już wszystko zebrane jest, patrzcie. Tu już mamy wszystko zebrane. Ale tu coś warczy dalej. O! Wpierdziany! Ojejku! Dobra, czekajcie, zmieńmy sobie na strzelbę. Dobra. A? O, ten jeszcze wstaje. I ten wstaje. Gramy. Naszyjnik Ingrid. Łów było cienko. Ale chyba już więcej ich tu nie będzie. Tutaj chyba jeszcze jakieś przedmioty. Kryształowa czaszka, dobra. Zardzewiały złom. Coś jest. 500 lei. Tu jest skrzynka. Zniszczmy to. Naboje do pistoletu, fajnie. Tu jest jakaś dziura w środku, umożliwiająca przejście. A, tam dalej jeszcze skrzynka. Dobra, rozwalmy. Ojejku! Co tu jeszcze jest? O, patrzcie! Skąd on tu się wziął? Skąd on tu się wziął? Bomba rurowa. Pięknie. O, jejku, jejku, jejku. Strach się, słuchajcie, nie bać. Jeszcze tu sobie pochodzę. Bo czym więcej ubijemy tych likanów, czy tam jak one się nazywają, likany, to więcej zdobędziemy fantów i, co za tym idzie, będziemy mogli sobie więcej rzeczy sprzedać u handlarza na przykład. Jakaś dziura. Nie wiem, co z tą dziurą można zrobić, słuchajcie. A, tu jeszcze. Mam pewien pomysł. 260 lei.
Skoro tam jest dziura, to może my tą dziurę powiększmy. Wrzućmy tam tą bombę rurową, co wy na to? Powinno to się rozwalić. Bomba rurowa. No. Spróbujmy. Wyposaż. Wrzućmy w tamtą stronę. Oj, chyba nie był to dobry pomysł. Nic się nie stało. Myślałem, że to się rozwali i będziemy mogli coś dalej zrobić, ale chyba to był zły pomysł. Czekajcie. No tutaj nic wiele nie poprzestawiam. Już widzę, że mi się miejsce kończy w ekwipunku, no ale mówi się trudno. Dobra, idziemy dalej. Robić. Tu jest zamknięte, jak się domyślam. No tak. Nie mamy nic, żeby tu otworzyć. Ale tu jest otwarte. Tu czy to nie jest jakaś podpucha? Może na razie. To, tu pistolet przeładujemy. O kurde. Teraz czekajcie, trzeba wiać. Oj. A healthy man's blood. I can't wait. Oj. Czekajcie, tu jest jakaś amunicja. Which tools do you prefer? Tu jest coś. Nie no, nie wiem co mam robić. Teraz słuchajcie. O, tędy mogę przedostać się, dobra. I tu się chyba zakończyła wersja demonstracyjna też. Ojejku. A poszła mi! O tak. Ona jest nieodporna na światło. O nie! Co ona wyprawia? Dobra. Dobra, czekajcie. Ojejku, nie! Muszę się wyleczyć szybko. Dobra. Nie. Uciekaj ode mnie! Uciekaj! Uciekaj! Uff, chyba po niej. O! Zamieniła się w proch, ale możemy zebrać jej kryształowy tułów. Tak on wygląda. Ojejku. Dobra. Zobaczmy, cofnijmy się w ogóle do tyłu, bo tutaj coś jeszcze było, ale nie zdążyliśmy chyba wziąć z tego, co... Bo to ja w pośpiechu po prostu uciekałem. Czekajcie. Zejdźmy jeszcze właśnie tutaj na dół. Patrz, ile tu jest rzeczy do zebrania. Mam nadzieję, że ona już się tutaj nie odrodzi. Skąd żeśmy przyszli? Nas zaatakowała. To jest wszystko? Nie, to nie jest wszystko. I w poprzednim tym, patrzcie, jeszcze coś tu było. Zaraz, tu musimy się jeszcze... Czekajcie. Nie, zaraz, gdzie to było? Tutaj? Tak. Tu jeszcze musimy wejść. Zejść. Bo tu coś jeszcze jest.
Szkoda by było cokolwiek opuścić. Ja tu nie widzę. A, z daleka poszliśmy. Dobra, tędy. Już sam zaczynam się gubić. Czyli tutaj gdzieś coś tutaj jest jeszcze do wzięcia, czego żeśmy nie wzięli. Przyjrzyjmy się. Czy gdzieś tutaj coś jeszcze? U góry może jakiś diament? Nie widać diamentów, ale gdzieś coś musi być. Coś tu mi się świeciło, ale to chyba po prostu światło się odbijało. Więc będę się trzymał lewej ściany. Spróbuję tu wszystko w miarę zeksplorować. O! Zardzewiały złom. Teraz zobaczmy. No i to jest wszystko. Pięknie. To jest pięknie wszystko, lecimy dalej w takim to układzie. No, czasami się właśnie dziwne rzeczy kryją w różnych zakamarkach i trzeba po prostu to w jakiś sposób wydostać. Tu jesteśmy. I tu jeszcze coś jest, ale nie wiem, czy to mi sygnalizuje właśnie te drzwi, które nie zostały otwarte. Czy co? Więcej tu nic, tak na pierwszy rzut oka, słuchajcie. No nie widać. Tu żeśmy to wzięli. No dobra, chodźmy dalej. Tu po wybiciu szyb... Tędy nie można się przedostać. Tu zimne powietrze leci do środka. A to jest co? Jakaś spiżarnia, kuchnia? Nie wiem. Tu coś mamy? Butelka z winem? Oj, chyba to nie wino. Może wino? Jak myślicie? Zobaczmy, co to. Stopklatce można przeczytać, tak. Tu mamy skrzynię, którą możemy zniszczyć. Pięknie. A tu też coś jest. Zardzewiały złom, fajnie. To już chyba nic nie ma, czy jest? Nie ma. Ale tutaj za to jest. No niestety nie mamy wytrycha. A tu co jest? Lemi, kompensator odrzutu. Podnieśmy go. Tab, załóż modyfikację na broń, dobra. Zwiększa siłę ognia. No dobra, to zakładamy. O, czyli mamy już założone, a jednocześnie żeśmy sobie zwolnili miejsce w ekwipunku. Bardzo dobrze. Niestety tutaj nie otworzymy tego na ten moment. O, coś tu mamy. Mamy wytrych, słuchajcie, otworzymy jednak. Wracamy. Mamy akurat jeden wytrych. Zobaczmy, co tam jest. Sprawdźmy. Drewniana statuetka anioła. No, ciekawa rzecz. Tu są jakieś drzwi. Jeszcze przede wszystkim zobaczmy, czy to jest wszystko. Wszystko. Tu
są jakieś drzwi. Tu nic nie zrobimy. Czy tu coś jest? No na pewno jest. Tu możemy przede wszystkim to rozwalić. O, przy okazji okno żeśmy rozwalili, no ale to chyba nie jest takie złe. Zważywszy na fakt, proch strzelniczy podnosimy, zważywszy na fakt, że córki Dimitrescu, no nie lubią zimna. Tu też rozwalmy. Dobra. Czy tu coś gdzieś jeszcze jest? O, jest. Strzelamy. Jest. Fragment kryształu, dobra. No i tu już nic nie ma. Tu już nic nie ma. Tutaj coś nie ma. Ja bym chciał tędy wyjść, ale tutaj nie mogę nic zrobić z tym. Stąd żeśmy przyszli. Tu są jakieś drzwi, zobaczmy. Otworzyłem je. A, czyli jesteśmy już, widzę gdzie. W tej głównej sali jednocześnie otworzyliśmy drzwi. Te tutaj, nie wiem, na kuchnię? Na kuchnię. No dobrze. Wracamy w takim razie do naszego handlarza Duke'a. Zobaczmy, co on będzie w stanie od nas... Okej, już, tylko jeszcze chwilę, bo zobaczmy, co tu my mamy. Ewentualnie, co możemy wyprodukować. Naboi nie możemy. Apteczkę możemy? Też nie możemy. A. Tu z tym nic chyba nie zrobimy. Butelka wina z dobrego rocznika. Zdobiona wzorem kwiatu. Wygląda na to, że została zabutelkowana dawno temu. No dobrze. Tu są fragmenty kryształu, czyli to możemy sprzedać. To możemy sprzedać. To możemy sprzedać. W zasadzie wszystko stąd możemy sprzedać. No dobra. W takim razie otwieramy sklep. No najpierw to sprzedamy, tak. Dwa fragmenty kryształu, kryształowa czaszka, kryształowy tułów, drewniana statuetka, naszyjnik Ingrid. Apteczek oczywiście sprzedawać nie zamierzamy, ale amunicję do pistoletu to i owszem. Amunicja do pistoletu również. One po 30 widzę są pakowane. Amunicja do strzelby 8. Tego nie sprzedajemy, tego nie minę. Oczywiście też nie. Mamy 17 400 lei. Dobra, zatwierdzamy. Sprzedać, tak? Można by było więcej, no ale dobra. I teraz, słuchajcie, mamy 22 tysiące. Co teraz możemy zrobić? Możemy sobie za 6 tysięcy ulepszyć tu pojemność magazynka, tu za 4 tysiące, czyli będziemy mieli 10 tysięcy. No i kupić ten dodatkowy ekwipunek. Dobra. Lecimy z tym koksem. Ulepszyć broń? Tak, poproszę. I co? Tyle? I tu pojemność magazynka niby była. Co jest, że nie zatwierdziło mi? Za 4000, tak. This simple modification can be done in just a moment. No to się cieszę bardzo, czyli tu już więcej nic nie możemy zrobić z tą bronią, chociaż ona tu, jak widzimy, na tym pasku jest jeszcze możliwość ulepszenia jej. Okej. I mnie tu interesuje, to mnie interesuje. To mnie interesuje. Za 10 tysięcy, ja mam 12705. Kupujemy. Congratulations. With this you'll not worry about missing anything. No tak. I to już jako wyprzedane. No tak, miał jedną sztukę tego. więc wyprzedał to. Tu mamy za zero, ale ja tego nie chcę. Tu mamy jakąś spluwę i tu mamy pistolet rakietowy ten. 500. No do... A, to wyprzedane. Komu on to sprzedał? Tu apteczka też wyprzedana. Aha, bo to było ta za 0 zł. Tu wytrych wyprzedany. Strzelba
560 wyprzedane, nóż wyprzedany. I to też wyprzedane. Pozostałe. Buty leczące. Mogę kupić na przykład apteczkę, bym potrzebował za 1000, ale mamy tych apteczek na razie sporo, więc kupować nie będziemy. Amunicji oczywiście też nie będziemy kupować. Bronie. No te bronie to jeszcze można by było pomyśleć. Tu za 9000 jest magazynek o dużej pojemności. Nie wiadomo jaka to pojemność tego magazynka, ale to i tak nie mamy tyle. Więc nie ma sensu. I tu czuły spust. No dobra, to tyle by było. Thank you for your patronage. I widzimy, teraz już mamy 12 pocisków w pistolecie, no bo żeśmy zwiększyli, i 7 pocisków w strzelbie. Także tak to. No dobrze, słuchajcie. Także na ten odcinek to będzie tyle. Mam nadzieję, że zdobędę gdzieś tutaj tą kulkę, którą będę mógł ten labirynt przejść. Na ten odcinek to będzie tyle. Ja zapisuję grę i spotykamy się już w kolejnym. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć!